Xelusza i Laudanum wino wódla. Dramatyczne przebłyski z poprzednich ciał. Żywot nocny raczej mu nie służył, jak nadużywanie pewnej mikstury. List od kumpla z epoki antycznej, Xelusza była miłosnym bitmem. A może to halucynacja? Xelusza, spotkanie po latach. Zwłoki księdza wskazywały palcem nocą na ulicy odległe konstelacje. Nagle ujrzał kobietę samotną, wiedziała o nim wszystko i zaprosiła do siebie go. A może to halucynacja? Xelusza, spotkanie po latach. Femme fatale mieszkała otoczona dziełem sztukami. On wino pił na lichym krześle, nie pasował mu do przepychu ten medel. Kobieta lubiła rozmawiać, zwłaszcza o grobach i rozkładzie. Czy była demonem fantazji wspomnień? I on budził się na Amelinie. Obok flaszka, a i krzesło, i te